Rozpocznij nagrywanie. Co dziewczyny robią na basenie Gplaya w Minecraft? Film Gplaya, zobaczymy co to będzie. Oczywiście film komentowany dla YouTube'owych, film komentowany, jaki kanał jest w opisie. Zobaczymy, czy odkryjemy prawdziwą naturę Gplaya, czy odkryjemy jaki z niego Playboy, Lovelace i Romancer. Pozdrowienia, Blaczunio. I jedziemy. YouTubowi, jak oglądacie ten na YouTubie, to tam macie w opisie Twitcha, zaobserwujcie sobie, bo tam streamy są robione takie jak ten. Bo to jest na streamie nagrywane. Dobra, jedziemy. Bawmy się. Kochanów. Tu mieszka Gplay. Cześć Gplay. Pewnego dnia, wracając do domu, odkrywa, że nieznajome dziewczyny urządziły imprezę. Ej, tak jak mam być szczery, ja nie wiem, czy ja takie rzeczy mogę pokazywać. Chyba mogę na Twitchu pokazywać. Mogę? Powinienem móc, no bo to nie ma jakiejś nagości. Jakby to są piksele kwadratowe. Więc chyba mogę. No dobra, ale no wrócił do domu. Imprezę w jego basenie. Nasz bohater. Wrócił i ma imprezę basenie pełną samic w skąpo ubranych ciuchach. Kurde, gościu, i ty jeszcze próbujesz to rozwiązać? Czemu nie korzystasz? Bohater postanawia do nich dołączyć, lecz... kurde! Czekaj, co? Imprezę w jego basenie. Nasz bohater postanawia do nich dołączyć. No kurde, ja myślałem, że on będzie moralizować. Że on będzie, Jezus, jak można, wyrpali mi się do domu na imprezę. A bohater będzie się dołączać. Okej, kurde. Gplay. Byku, bracie, ja cię z tej strony nie znałem. Bracholu. Lecz Gplayka psuje jego plany. A no tak, bo on ma żonę. I rozkazuje Gplayowi, aby ten wyprosił je z basenu i dowiedział się, kto zorganizował imprezę. A co jeżeli Gplay zorganizował imprezę, albo... Gplayka, ale kumacie, chcecie się rozwieść z mężem, więc organizujecie imprezę anonimowo w swoim domu, a później opierdzielacie go, że jest impreza w domu. Pozdrowienia, Kacper. No, ale niszczyciel totalnej zabawy jest Gplayka. Uważam, że Gplayka jest totalnym przeciwieństwem chipsów Crunch Chips, ponieważ jest Gplayka, nie ma imprezy. Zobacz jego przygodę. To nie będzie nie przygoda. Nie zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9000... Nie udało się, mimo że film ma ponad 3 miesiące. Kciuk. Mam nadzieję, że dacie radę. Zapraszam do oglądania. Yo. Pozdro YT Gplay równa się Żyk. Pozdro YouTube Gplay równa się Żyk. Dobrze. To niech będzie pozdro YouTube Gplay równa się Żyk. No, z tej strony Gplay i dzisiaj razem z Antkiem postanowiłem... A to jeszcze zrobić... Antka jeszcze wciągasz w to wszystko. Kurde, bo tu... Kurde. Ale Antek to był kuzyn, to był brat, czy to był znajomy po prostu? Bo już nie pamiętam. Sobie grilla, jak widzicie, Antek tam już rzuca steki i... Antek grilluje je mocą oczów. W sensie mocą lewitacji i telekinezy je grilluje. Będziemy sobie właśnie jedli pyszne, grillowane mięsko. O Jezu, a on zjadł taką z wiecie. Taką z gryla karkóweczkę. Jaka karkuwa, wariacie. Jeżeli wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie... Jeżeli wasz guzik subskrypcji na dole pod tym streamem jest fioletowy, to znaczy, że macie zasubskrybować. I już teraz zamieńcie go na szary... Albo czerwony na YouTubie, a na Twitchu fioletowy w ogóle. Mam kawałek kota na brodzie, co jest? Kiełba też jest sztos. Żeby być na bieżąco, wpadajcie do sklepu edgyplay.pl i rozejrzeć w sklepie i zostawcie kciuka w górę. Mhm. A my tymczasem, Antek, jak tam? Antek telekinezę montuje. Nie przeszkadzaj Antkowi, bo się spalą steki, on musi telekinezę. Ale widzę, że już tutaj położyłeś i dopiekasz. Jak się ma sobie, to też jest fioletowy, kurde. Kiedy ty zrobisz sklep? Może, nie wiem, ale może dobrze, będzie. Mięsko, robimy tego grillka? Tak robimy, jeszcze się dopieka, słuchaj, tutaj jeszcze trochę, tak nie wiem, z 15 minutek, no dobra. I za chwilę będzie. No ja wiem, że jakby karkóweczka się długo robi, ale mówisz, że się dopieka i jeszcze 15 minutek? Kurde, gościu. Ty, dobra, poczekaj, mordeczko, wiesz co, bo mi dzwoni... Mordeczko, słuchaj, Nokia 3310, w nawiasie old mi dzwoni, słuchaj, dzwoni mi, halo, Nokia 3310... Proszę przyjechać na Twitcha.
Xt jak Antek pójdzie walczyć z Siren Headem, Gplay pójdzie na basen i steki dla Gplayki. Normalnie, Antek będzie się napierdzielał z Siren Headem. Ja to odbiorę, chyba Gplayka dzwoni. Halo? Tak, słucham, cześć, to mówi? Cześć, Gplay, słuchaj. Musicie uderzyć w liście, jeżeli chcecie odebrać telefon. Cześć, Gplayka, wiesz co? Co to ma być w naszym domu? Jak to co ma być? No, ja wiesz co jest... Zesrał się! Pomyliły się odcinki, to jest ten film, co Nacho skomentował, że ktoś mu się do łóżka zesrał. Dobra, okej, to mi się po prostu tytuły i miniatury mu się pomyliły, okej. Jestem teraz łątka na grillku, nie wiem co się tam dzieje u nas w domku Gplayka, o co chodzi? Jak to? Przecież mówiłeś, że idziesz na grillka, a w naszym domku jest organizowana impreza, jakieś dziewczyny przyszły. Co? No, panienki! Jezu święty. A, jak to, czekaj, ta żona jest, może byłem na małej ilości imprez w życiu, może byłem na dużej ilości imprez w życiu, ale wydaje mi się, że jak impreza jest organizowana, to raczej ktoś cię przyjmuje, typu pukasz do drzwi i wchodzisz, ewentualnie jest wstęp, jakiś opcjonalny bramkarz, cokolwiek. Ale nie, że się wpierdzielasz komuś do domu. Jakby, co musiała mieć we łbie ta pierwsza osoba, która wchodziła jako pierwsza na tą imprezę? Te grillka właśnie odpaliły. Co to ma być, słuchaj? Dobra, ja się... No panienki, wiesz. Tu kuzyneczka, tu siostrzyczka. Albo na odwrót. Szybko do domu, szybko. Zaraz będę. Szybko, chodź, Azor. Chodź, Azor. Switch, chodź szybko. Otwarcie, zaraz to wyjaśnimy. Ty, Antek, mamy problem co ogólnie. A ten problem! Jaki to problem? To podobno w moim domu jakieś dziewczyny są zorganizowały serio? Sobie imprezę i będę musiał Z Didi ja już nie wytrzymuję. Z Didi ja też nie wytrzymuję, Kasper. Pozdrowienia, kurczaczek. Kumacie, że halo policja zorganizowano imprezę u mnie w domu. Jakie ktoś głupie zobaczy, gówno. Gplayka mega zła jest, dobra. Także ja idę zbadać sprawę, dobra. A ty tutaj, słuchaj, rób to mięsko, dobra. Na pewno zjem je dzisiaj, tylko wiesz co, najwyżej zimne odgrzejemy. Dobra, okay. Ja lecę. Słuchajcie, dziwna sytuacja, Gplayka nagle... Ale imagine... Boże, ej... Ale to jest lifehack! Czaty, patrzcie! Patrzcie to! Jest maj, pora grillowa. Plus 5 stopni na dworze, Polacy już idą grillować. Wszyscy grillują, jakby wiecie, wszystko pięknie, barbecue i pięknie, ale kurde, bądź co bądź, na przykład nie chcesz sobie wtedy jeść. Więc patrz, jak mieć mięso z grilla w grudniu, nie robiąc grilla. Zamrażasz mięso w maju, z majówki, i ono siedzi w zamrażalniku i masz świeżutkie z grilla, jak odmrozisz. 400 IQ. Do mnie dzwoni i mówi: o, dzień dobry panie władzo, witam panie policjancie, że w ogóle... Czekaj, co? Nagle do mnie dzwoni i mówi: o, dzień dobry panie władzo, witam panie policjancie. Gościu! Ja przepraszam bardzo, ostatnio robiłem test na prawo jazdy i ten gość... Sytuacja, patrzcie, ale mam hajpa, ostatnio robiłem test na prawo jazdy, w sensie takie pseudo prawo jazdy. I patrzcie, i widzę, że gość mija policjanta, mówi: dzień dobry panie władzo. Dzień dobry panie... I zmienia pas na ciągłej! Na ciągłej się nie zmienia pasa, gościu! Na przerywanej może zmienić pas, na ciągłej nie zmieniasz! Jeszcze mijasz policjanta i się witam panie władzo! I zmieniasz na ciągłej! Na ciągłej się nie zmienia! Jeszcze idzie środkiem jezdni! Władzo, witam panie policjanta! I skracasz zakręt! I jeździsz po schodach! Halo! Gościu! Halo! Że w ogóle jest robiona jakaś impreza u nas w domu, to jest po prostu nie do pomyślenia. Pewnie... Impreza u mnie w domu przy takim nudnym człowieku jak Gplay? Nie wiem, jakiś troll, może Gplayka w sumie mnie... Ta, normalny troll to domu, była to ta teleportacja do przodu i do tyłu. Pewnie, nie wiem, jakiś troll, może w sumie mnie strollowała i sama zorganizowała tą imprezę niespodziewaną. O, kurde, we're are thinking of the, about same thing, you know, bro? Tak, albo nie wiem, była zazdrosna, że ja... Pierwszy wynik chyba miałem 58 na 73, a drugi miałem 63 na 62 na 73 chyba.
Więc dobrze mi poszło. Matkiem sobie sam grilluje i chciała też tutaj ze mną pogrillować. Pozdrowienia VIP. Pojęcia, ale za momencik musimy na początku namierzyć, gdzie ona 65. jest. Dziplejka, jesteś tutaj w domu? Halo? Nie no, zgłosiła ci, że zorganizowano imprezę w domu, ale nie ma jej w domu. Nie, nie ma jej tutaj, słuchajcie. Może jest właśnie przy basenie, także pójdziemy sobie tutaj może z balkoniku, zobaczymy jak... Przecież właśnie chyba minąłeś basen. Jak ta sytuacja wygląda i po prostu po cichutku sprawdzimy. Ej, patrzcie, rzeczywiście, ile tutaj jest w ogóle dziewczyn. Ej, Samiczki! Po co dwa baseny? Nie wiem, może są bogaci. Może tak jak DC Studio, że jeden like to jeden Vito dolar czy coś. No, to bardziej taka stypa, bo wszyscy stoją w miejscu, nie gra muzyka. No to ktoś chyba samobójstwo chce popełnić. Patrzcie, w ogóle kąpią się w naszym basenie? O co tutaj chodzi? Skąd one się tutaj wzięły? Ej, może się dołączymy normalnie, może Antka zaprosimy i robimy u nas normalnie imprezkę. Muszę tylko tu dogadać z GPK-ą, słuchajcie, musimy zobaczyć, gdzie ona jest. Wiecie co, przeszukamy... Stary, masz żonę. Może dom. O, dobra, widzę ją tam. GPK-a, co tam słychać? Co to ma być? Oj, przepraszam, dajcie mi tą kamerę. Co to ma być? Gplay, co to za kobiety? Czemu wywaliła mu bułę na start? Bez kapy. To co tam słychać? Pozdrowienia, Kalafior. Jakieś dziewczyny w ogóle w naszym domu, czy ty to widzisz? Kobiety? W naszym domu? Ja sama identyfikuję się jako ekierka. Ja się identyfikuję jako ekierka. Tu baby nie mają wstępu. Ja cię. Jeszcze no tutaj... Tak bad w każdy Gplay pies Gplayka Antek i jakiś potwór albo naukowiec to Lucky XD. No właśnie wiem, że to jest Lucky właśnie. Słuchaj, no co imprezkę a może robią po prostu się... No, przepraszam, tak chciałbym się spytać. Co robią? Co robią piłki od koszykówki tutaj? Co robią piłki od koszykówki? Co tu do jasnej cholery robią piłki od koszykówki na basenie? To ja już jestem lepiej wyposażony na basen. Ja już jestem lepiej wyposażony na... Jezu, kluczuje mi przy ubice. Jezu, head! Heada widać! O, AB, jak tutaj chyba mnie AB hostuje. Jesus Christ, jak działają hosty? Pozdro od AB'ego. Cześć! Za moich czasów to się wchodziło na kanał YouTube i się pisało pozdro, a tutaj Twitch ma jakieś powalone narzędzia, ale przecież AB hostuje dla ciebie 106 widzów, przeprowadził rajd, to jest teraz? Halo? A zadzwonię do AB'ego, poczekajcie, bo to jest chyba jakiś fake AB. To jest jakiś fake AB, poczekajcie, zadzwonię do AB'ego. To jest jakiś fake na 100%. To jest fake. A czy ty możesz mnie od fejków nie wyzywać? Jak ty fejkiem jesteś, gościu? No, weź spierdę. Masz rajda, to masz. Dziękuję za rajda. Nie ma problemu. Yo. Yo. Dobra, on jest, jednak nie jest fejkiem. No przecież... Ale przysięgam, że tak rozmowy właśnie wyglądają. No czy ty możesz? A weź spierdalę. Dziękuję Ejbiarzu za rajda. Pozdro Peter jeszcze, Piotr, przepraszam, bo było. Dzień dobry wszystkim, hello everyone. Tutaj wyzywamy innych ludzi i jednocześnie siebie. Może to jest... Właśnie, to była automatyczna sekretarka, Jezu. Przecież to była automatyczna sekretarka Ejbiego. Nie ma problemu, KC, aż napiję się baniaku na twoją część, yo. Część, yo. Oh. Dobra, idziemy dalej wyzywać ludzi, tylko muszę kluczowanie wyłączyć, bo nie wiadomo czemu kluczuje ten. Nie wiadomo czemu kamerkę kluczuje, jak nie powinno kluczować kamerki. O, dobra, cyk. Jedziemy wyzywać ludzi. Tutaj Gplayka, w ogóle nie wiadomo skąd... Tam jaka kotuwa! No co imprezka? Ej, w ogóle, lol, wy widzicie, że im się tak głowy... Dobra, jest impreza faktycznie, mi się pomyliło. Bo na początku mówiłem, że nie ma tych, nie ma muzyki w ogóle. A patrzcie, jak się przyjrzycie... To, no przestań tak bić syn męża, patrzcie, podskakują. To jest impreza na całego, po prostu ja jestem jakiś staromodny. Te laski jakieś płaskie.
Tak jeszcze chciałbym powiedzieć, nie wpisujcie Roblox Twitter w Google Grafika, nie wpisujcie, macie zakaz wpisywania, nie wpisujcie tego, nie wpisujcie Roblox Twitter na Google Grafika, błagam, nie wpisujcie Roblox Twitter na Google Grafika, nie wpisujcie Roblox Twitter, nie wpisujcie tego, proszę. Tutaj pokąpiemy się z nimi, bo i tak czemu bierz męża? W naszym domu, jak tu nie? Gplay, nie, absolutnie. W tej chwili masz je wyprosić stąd. W ogóle to ty pewnie zorganizowałeś tę imprezę. Jeszcze bez mojej zgody, rozumiesz? Bez mojej zgody. Ale cię... one stoją obok. One stoją obok. Jakby uznajmy, że jest mowa o baniaku. A to jest Gplayka. To jest Gplayka. To jest Gplay. Czemu zorganizowałeś imprezę w moim domu? Jak mogłeś zorganizować imprezę w moim domu? Przepraszam, czemu zorganizowałeś imprezę z baniakami w moim domu? Czemu to zrobiłeś? Ten baniak nie ma tu wstępu. Czemu? Masz go natychmiast stąd wyprosić. Boże, jakie głupie. Niszczycielka dobrej zabawy. Totalnie, przysięgam. Jesteś zazdrosna, że to są same dziewczyny, czy o co ci chodzi? No jakby, nie chcę nic mówić, ale masz jakieś pieprzone ile? Z 8 co najmniej bab w bikini w domu. Taplających się w basenie. Prawdopodobnie tak, twoja żona może być trochę zazdrosna w takiej sytuacji, ale okej. Tej imprezy to z nami koniec i się nie będziemy widzieć i w ogóle dobrze. Masz się tym zająć. Dobra, już to wyjaśniam, spokojnie, Gplay. Nie powiedziała, że o rozwodzie w ogóle. Ja nie mogę, patrzcie, rzeczywiście. Dawajcie dziewczyny, kąpiemy się na bombę, uhu. Ja to byś się rozebrał, Boże, ale to jak taki stary pijany. Jak zapraszasz dziewczynę do siebie i jak taki stary pijany, typu a, bez koszulki przyjdzie, w krótkich spodenkach, widzi, że babeczka się kąpie w basenie. Tu wpieprza się na ten basen w ciuchach, w ogóle się nawet nie przebierze. Mamy normalnie sobie tutaj poimprezować, chociaż wiecie co? Tak naprawdę musicie ogólnie się stąd niestety wynieść, bo nie... Już się napatrzyłem, już się z wami pokąpałem, a teraz won. Jezu święty. Właśnie moja żona Gplayka nie życzy sobie, żeby była tutaj impreza. Nie wiem, kto to zorganizował, czy to jest jakiś troll, także może zaczniemy... To byłem ja. Od pani, do widzenia. Nigdzie nie... Jak to pani... Czemu? On ma... Jakie głupie. Chcesz suba? Nic no ja nie. Zawsze, dziękuję Kasper za 85 groszy. Ja zawsze na suby chętny. Ale macie, że... Macie babę obcą w mieszkaniu, w bikini, albo w stroju kąpielowym dwuczęściowym i mówisz, won z mojego domu, a ona, nigdzie nie idę! No przysięgam! Jeszcze ma niebieskie włosy! Czemu ją bijesz? To jest napastowanie seksualne. Wynosić i pani też, proszę się stąd. Jak to pani. Ta też nigdzie nie. Proszę w ogóle. Co jest? One ją. Oni go biją! Dobra, szybko musimy wyjść. Oni go biją! Zamykamy drzwi, żeby tutaj nie weszło. I patrzcie w ogóle, jakie one są dzikie. Musimy coś normalnie. Bo normalnie. Tyki taki dzikie węże. Tego biją, kumacie go? Jest we własnym domu, chce wywalić ich z własnego domu, a tego zaczynają klepać, no co za cudne. Co wchodzicie do mojego domu bez pukania, co to ma być? O co chodzi? To jest wynajęty... Zmieniałeś pas na ciągłej się nie zmienia pasu. Wynajęty teren pod naszą imprezę, a pan w tej właśnie chwili wyprasza nasze osoby, zapraszam tutaj. Ale co tu z policjantem normalnie? Wyprasza nasze osoby, Obserwujcie ten, popatrzcie gdzie patrzyłem myszką. Patrzcie gdzie patrzy myszką. KACPER 428 938 dołączył do Gaboratorium. Gaboratorium, dokładnie tak. Witaj Kacper, dziękuję za suba, zgłoś się do mnie na Gaboratorium, aby otrzymać przywileje i benefity związane z posiadaniem takiej rangi. Witam w Gaboratorium, witaj. Dzień dobry Kacperku. Jak mówił, tak zrobił. Zapraszam. I teraz obserwujcie to miejsce. To tutaj, patrzcie to. Ale co tu z policjantem normalnie? Chłop jest pieprzonym 106, on jest 106. To jest SCP-106. Przysięgam, to jest SCP-106. Zapraszam. To jest SCP-106. Ale co?
Cześć Gabor, jak ci dzionek mija? Dobra, dobrze mija. Pozdrawiam Kapitowski. Dziękuję za pieniążka. Dobrze mija, dziękuję. Patrzcie chłopa, chłop co wchodzi przy ścianę. O co tu chodzi? Kto to jest w ogóle? Musimy coś wymyślić, bo normalnie... Ej, co wchodzicie do mojego domu bez pukania? Co to ma być? O to co jest chodzi? Wynajęty teren pod naszą imprezę, a pan w tej właśnie chwili tutaj wyprasza nasze osoby. Tak. Jest prawdopodobnie właścicielem tej ziemi, tej działki. I jeżeli w głowie ma, że nic nie podpisywał, to ma 100% prawo was wyrzucić. Pokażcie mu kwitek, to wtedy może nie. Zapraszam, tutaj ale, na ale co wyjście, tu po z policjantem normalnie? Z policjantem tutaj przychodzisz? Tak. To nie jest policjant, to jest SCP-106. Proszę wyprowadzić pani policjant tego człowieka, tutaj jest umowa, proszę bardzo. Użyczenia domu na imprezę. Na imprezę, proszę bardzo. To jest pusta kartka. Wy tego nie widzicie, ale to jest pusta kartka. No i tak. Umowa była podpisana, no i co? A co pana to interesuje? Podpisałeś umowę. Kumacie, że macie dom. Przedstawiony jest taki kwitek. I on się pyta, ale kiedy to było podpisywane? A co cię to interesuje? Cześć, to znowu ja i to mój dwa donaty w życiu. Pozdrawiam. Pozdro, Bitowski. Dziękuję za drugi donat w twoim życiu. Hejcie. I chłop, i ona odpowiada, że co pana to interesuje? Interesuje, bo to jest pieprzony jego majątek ziemski. Won! Ja bym naprawdę... jakby mi się coś takiego zdarzyło... Ola Boga! Ale... ale by dostali! Przysięgam, że... to jest mój dom. Znaczy, no, mieszkam u rodziców, ale... to jest mój dom. Ale normalnie Gabor Herbu Amadej by zadziałał. Gabor Herbu Amadej by zadziałał. Gabor grat herbu Amadej i normalnie dostajeby w ciry. Oh shit. Dobra, nieważne. No to mnie interesuje, że ja jestem właścicielem i nie życzę sobie panie... Proszę oddać umowę. ...żeby ktoś organizował w moim domu imprezę. Proszę wynieść te panie, rozumiem? Pozdro, Blaczunia. Proszę, proszę nie zostawić. Policjant, co go klepnie Minecraft. Ej, ratunku, pomocy. Ja nie mogę, co tu się dzieje? O kurczę. Wjechałeś we własny żywopłot, masz dziurę pod płotem. Ja uciekam. Panie władzo, niech mnie pan zostawi. Ratunku, pomocy. To za zmienianie pasa na ciągłej. Ja cię kręcę, co to ma być w ogóle, widzicie? Przyszła jakaś babeczka, w ogóle rzeczywiście mam tutaj tą umowę. Masz pusty papier. Na imprezę. Tak jakby ktoś za mnie podpisał umowę i użyczył mój własny dom na imprezę tym dzień. Spoiler, jeżeli... jesteś w papierach jako właściciel, jako prawny właściciel tej ziemi, tego jakby tej działki, to tylko ty możesz to podpisać. Dziewczyną, ej, dziwna sytuacja. Jeżeli nie ty wiem, jesteś prawnym właścicielem. Ale za momencik to wyjaśnimy, może spotkamy się z Antkiem, on jest kumaty w takich rzeczach i mam nadzieję, że po ale prostu w jakich? To dogadam jakoś. Na razie może tutaj sobie zaparkujemy w centrum. Zaparkujemy na pieprzonym środku drogi. Co? I razem czemu? Może coś wymyślimy i wygodzimy. Czemu zaparkować na środku drogi? Przed komisariatem. Czemu? W jaki sposób te dziewczyny, nie wiem tylko za bardzo gdzie on jest, ogrilluje tam sobie. Okej, okay. Antek, chodź tu na chwilę, podejdź, tutaj jestem, zobacz. Siema, co jest grane, no? Słuchaj, w ogóle dziwna sprawa, ale ktoś podpisał umowę i użyczył mój dom na imprezę bez mojej zgody i wiedzy, co wiesz jest? Co, ja nie mogę w ogóle tych dziewczyn wyrzucić. To samo sobie pytanie zadaję, możesz je wyrzucić, masz do tego prawo. No, policja, normalnie wyrzucili mnie z własnego domu, nie wiem co robić, wiesz? Słuchaj. Nie wiem, idź, nie wiem. Nawet nie wiem, co masz zrobić. Ciebie to musimy coś wykminić. W sumie mam pewien pomysł. No, jaki? Czekaj. O, świetnie. Wysadzimy ich. Możemy przebrać się, patrz tutaj. No. Za zombiaki. Zombiaki? I je po prostu przestraszyć. Patrz. Ej, spoko pomysł, lol. Ej, to fajne. To fajne, że się przybierają, że mają na przykład tego klatę, spodnie i hełm tego. Sztos. Wiesz co, będziemy udawać zombiaków, nie? Ale fajne. I po prostu te dziewczyny zwieją, bo na pewno się będą bały zombiaków. Ty to tak. Masz łeb. Tak. Wiecie co mi to przypomina czaty? Aż wam pokażę. Jezu.
kurde, no nie znajdę tego, ale był taki artykuł, że człowiek guziec, to jest mniej więcej, oni się przebierają za groźne stworzenie tylko po to, żeby przepędzić kogoś ze swojego domu. Łeb jak sklep normalnie, Antek, dawaj idziemy, idziemy na ten basen i za momencie po prostu wystraszymy je i problem będzie z głowy, wiesz co? Ja ogólnie bym chciał tą imprezę kontynuować, tyle że mam problem z G-Playką, ona jest bardzo zła i w ogóle nie chcę, żeby jakieś... Tak, bo jest twoją żoną i... Całkowicie rozumiem to, że jest zła. Imprezy były u nas w domu organizowane, myślę, że jest zazdrosna, bo nie ma tam żadnych chłopaków, tylko same dziewczyny i o to jej głównie chodzi, wiesz? Właśnie przyjechałaś królika. No może, wiesz, to nie wiem, ale słuchaj... No nie, królik przeżył. Mi się wydaje, że dzięki jak mój sposób zadziała, to na pewno już będzie miał wszystko z głowy i no będzie dobra. Tak, stwórzmy zagrożenie, przebierzmy... Boże, to mi przypomina te pranki typu zombie prank. Na przykład Wardęgi chyba miał taki prank. Albo takie jakby... Dobra, chociaż ćwiczymy, zobaczymy w ogóle jak nam idzie udawanie zombiaków, także ręce przed siebie... No brak mózgu już w sumie jakby zaliczone od 7 minut już macie. Jak umiesz w ogóle wydawać odgłosy zombiaka, bo ja nie za bardzo, nie wiem jak oni to no dokładnie też robią. Ja wiem jak robi zombiak, poczekajcie. O, zombiak tak robi, patrzcie. Tu mieszka rodzina G-Play. O, tak robi zombiak, to możecie tak mówić i będzie w sumie banglać. Coś takiego, nie? O, coś takiego, tak, coś takiego. Widzisz, bardzo dobrze naśladujesz, to na pewno się przestraszą, mówię ci, zobaczysz. No, powiem ci, czekaj. Tylko wiesz co, nie możemy tak? Po prostu dać znać, że my jesteśmy normalnymi ludźmi. Także chodź, spróbujemy je o nie, tu uważaj, bo tutaj jest też ten policjant, on pilnuje tutaj, wiesz co, w ogóle bezpieczeństwa tych dziewczyn. O nie. Dobra. Kiedy da się wynająć policję? Na ochronę. Jakby... Weźcie sobie ochroniarza, ja z chęcią mógłbym ochraniać taki basenik. Ja z chęcią mógłbym ochraniać taką imprezkę. Okej, dawaj, ręce przed ciebie. Dawaj go do basenu wrzucimy. Dobra. Dawaj go, Antek, do basenu go. Wrzucamy go. I pan władza kąpie się. Ale oni słyszą? W sensie, wy słyszycie, że pomiędzy tymi oni mówią rzeczy typu dawaj. Wynocha, koniec imprezy. Niech ktoś wytnie te dźwięki zombie z G-Playa i wklei na przykład w trailer Dying Lighta czy coś. To zombiaki przejmują tą imprezę, proszę się wynosić. Ale zombiaki tak nie mówią. Działa taktyka, co tam robisz? Panie. Morsuje. Antek morsuje. Antek podgląda ich od dołu. Co dwie głowy, to nie jedna. Co tam robisz? Panie, staram się go pić, patrz, ale nie działa, oni się boją. Nie działa, pięć nie działa. Nie boją. Słuchajcie, koniec imprezy. Ale przecież oni was zaraz pobiją. Dobra, imprezy. Antek, pomóż mi, Antek. Pomóż mi, baby mnie biją. A, baby, Jezu, czemu baby biją zombie? One się uwzięły wszystkie, one się uwzięły. Szybko, Antoku, szybko, zostawcie nas. Do domu, jakie głupie. O, może Tom, słuchaj, zwalę ją tutaj z tego, z góry. Czemu? A, tak się nie robi, nie powinno się tak robić. Do domu, uciekamy szybko, chowamy się, zombiaku Antku. Dawaj. O nie. Jeszcze... Antuś tam rozkręca imprezę, tam, wiecie, wszystkie panienki dał do basenu. Sam do basenu wszedł. Zacznie morsować za chwilę, normalnie. Kurde, chłopcy, jest lovelas. Jeszcze tam walczysz, mam ich wszystkich w basenie, kopią się tutaj. To normalne, że idziesz jako zombiak i każdy stoi w miejscu i nic nie mówi XD. Zakładam, że w ich uniwersum tak. Ale okej, no. G-Play. To jest wytłumaczenie na to wszystko. To teraz szybciutki toster do basenu i sprawa załatwiona. Jacie! Jaka piękna dziewczyna! Co ty mówisz? Co jaka piękna dziewczyna? Gdzie? Jacie, ale Antek, piękna tutaj! Co ty kombinujesz? Ej, co? Nie chcę nic mówić, ale ona była odwrócona. Czy ma piękne plecy, ma piękne nogi? W ogóle... Wiecie co, czaty? Ja wam powiem w ten sposób. Ale piękny ten Gabor, Jezu Święty, ale ten Gabor ładny, kurczę no! Spojrzałem na niego, zauważyłem jego cudne plecy i od razu mi się spodobał. Piękny ten Gabor, no. Podoba wam się? Widzicie, jaki on piękny?
Idę robić przysiady ze dwu. A. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Siema, Twitch się pomylił i dal mi 2 miesiące suba, albo ja nie pamiętam, że wykupiłem sobie na 3 miesiące, ale bardziej wiarygodna ta dwie wersja. Znaczy mógł ci automatycznie tam, automatycznie mógł ci odnowić, jak tam masz podłączoną kartę. Kroksiałkę, dziękuję za donate. Kontynuujemy. Cześć! Cześć, jestem Antek. Ja cię, ale ty jesteś... Piękna, o! Cześć, jestem Antek. Chodzę na dużo randek. Cześć! Ja, G-play, To chyba siostra albo matka. Chłopca zaczął zarywać. Cześć. Ja cię, ale ty jesteś piękna. O, cześć! Tutaj przybywa ta dziewczyna, o gówno co tam. Ty teraz podrywasz, widzisz, jest zazdrosne są, zazdrosne są inne, w ogóle o ciebie. Ej, zostawcie mnie, spokój. Ja chyba tutaj zostanę na imprezie, bo w sumie fajna ta impreza. Cześć, jak się nazywasz, ale co to ma być w ogóle, fajna ta impreza, miałeś mi pomóc. Tak. O! Yo, Kroksi. Dziękuję, Kroksiałkę. KROX1234 dołączył do Gaboratorium. Siema. Dziękuję, Kroksiałkę, za resuba. Pozdro, byczku, 2 miesiące razem. Jo, jo, jo. Przyjacielu, taki ściemy ziomeczek. Dobra, dasz sobie radę. Weź, ja się tutaj zamykam w domu. Dajcie mi spokój, dziewczyny. A, to baby nie umieją klampek nawet przekręcać. No dobra. Proszę opuścić ten dom. Ja nie mogę. Widzieliście w ogóle, co Antek zrobił? Normalnie zakochał się chyba w jakiejś jednej z dziewczyn i powiedział już w ogóle, że ona jest piękna i zamiast mi pomagać, o nie, one wszystkie tutaj za mną idą. Widzicie, musimy... Zamknij drzwi! One drzwi nie potrafią! Zamknij drzwi, one nie potrafią przejść przez drzwi. Może tak, może on to wymyślił. Także zwiwamy, dajcie mi spokój, dziewczyny. Ja tylko zaraz coś wykminę. A gdzie jest G-playka? Jakby takie dymy się dzieją w jej... jakby... domu, a jej tu nie ma. Sprawdzę. Będziecie mieli przekichane, że w ogóle wkroczyliście na mój teren bez mojej zgody. Słuchajcie, ogólnie... Po czym ty wkroczyłeś na czyjś teren bez tej osoby? Jezu, jakie gówno! On wybiega ze swojego domu, grożąc osobom, które są w domu, że ale będziecie mieli przechlapane, bo weźliście na mój teren bez mojej zgody, po czym sam wchodzi na czyjś teren bez zgody tej osoby. Pozdrawionka, Kroksi. Smutne to jest, przysięgam. Typowy Antek idzie w stroju zombiaka do dziewczyny, mówi, że mu się podoba i się rozbiera z stroju zombiaka na imprezie z 20 dziewczynami. To jest XD. Kasper, to jest 400 IQ, to jest samiec alfa. My go nie rozumiemy, jesteśmy prostymi ludźmi, ale to jest samiec alfa. On myśli przede wszystkim na pewno nie mózgiem. Pozdrowienia, Plagio Doktor. Mój dom, on ma blisko, nie, patrzcie, w ogóle cały czas mnie gonią, co za baby, co za wredne baby, dobra, jedna... Aj, głupie baby! Też. Boże! Głupie baby. Wiecie, spowolnieni teraz, no dawaj, wskakuj tutaj, no i piękne, wiecie co, może to właśnie sprawka sąsiada, o, patrzcie, akurat... 2 miesiące sobie... z idolem plus 1 bez suba pok. Dziękuję za pieniążka. Tutaj rybki grzecznie. Ej, sąsiad, no, sąsiad, no. Słuchaj. Co jest? Czemu go w łeb od razu? Ty wynająłeś mój dom? Patrz, biegnie tutaj jedna. Co się dzieje? Ty wynająłeś mój dom. Ten sąsiad zaraz na zawał zejdzie, no bez kapy, no. On zaraz zejdzie na zawał. No, chłop sobie rybki jakby łowi, nagle ten go po łbie uderza, jakąś babę przynosi. Czy no mój dom? To twoja sprawka? Nie, co ty teraz w ogóle, szybko do domu, zapraszam cię. Dobra, musimy się schować, bo one po prostu są dzikie. I dzikie. Ty, one zrzucam, nie daj mi spokój, ty babgo jedna. Dobra, okej, dobra, uciekamy, szybko. Tak, on w tym momencie kliknął na nią prawą i zmienił konfigurację, żeby nie atakowała. Ktoś do mojego pokoju, mam problem, tak? Ogólnie ktoś wiesz co, Antek dawaj w filmie, tutaj się rolnik mamy. Szuka żony. Antoś to jest generalnie romantyk, naprawdę, przysięgam. Tak, to mój dom. Dziękuję za pieniążkę. Zrobiły sobie jakieś dziewczyny u mnie imprezę i wiesz co, nie wiem jak ich po prostu wyrzucić stamtąd. Policja, wiesz co, pilnuje mnie i tak dalej. Masz jakiś pomysł? To stąd w ogóle te hałasy cały czas koło mnie w domu. Nie, tam jest cicho! Tam nie gra żadna muzyka! One po prostu się tak ruszają, tak wiecie, o w ten sposób. Ale tam nie gra żadna muzyka, tam jest cicho, tam się nic nie dzieje. Jakie hałasy, dziadku, co ty mówisz?
Dziadku, ty masz problemy ze sobą. Idź rybki łowić. Chciałem się właśnie, co tak cały czas głośno muzyka chodzi w ogóle. To no impreza co, jest u mnie na basenie. Co masz? Ja cię, no w sumie to mam pewien pomysł, patrz. Tutaj zalejemy je. Zalejemy je benzyną i podpalimy. Co? U mnie wiaderko soku pomarańczowego, ale... Nie! Nie ufaj mu! Pomysł, patrz. Nie ufaj mu! On nie mówi, ten dziadek jest niespełna rozumu. To jest sok z Blaze'a! Nie! Nie ufaj mu! Wkręca cię, jajce sobie robisz ciebie. Nie rób tego. Ale patrz, co to przypomina. To przypomina w ogóle ścieki. A jakbyś te dziewczyny tak, wiesz... Co? 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 No i pięknie bójka w miejscu publicznym i już dzwoni mu do Płokułatuły. Bez kapy, z Płokułatuła, że jest dzwoniona. Dziękuję za pieniążkę. Chciałbym tylko powiedzieć, że to wygląda jak ścieki. No ale dobra, mogę się nie znać na ściekach, no jakby jednego już oglądam. Rzeczywiście, ale teraz ci będzie w ogóle... Nie chcę nic mówić, ale sąsiad Gplaya właśnie poleca, aby Gplay wylał w swoim domu do basenu i na podwórko ścieki. Nie, ja sobie muszę zalać yerbę. 2 miesiące z idolem plus miesiąc bez suba. Wysyłam drugi raz, bo za pierwszym nie wysłało. Wysłało się za pierwszym, Kroksie, ale no dziękuję za drugiego donate'a. Wysłało się za pierwszym, byku. Ale dziękuweczka, dobra, yerba zalana. Możemy dalej egzystować. Mocz to może być mocz. Dobra, jest yerbka. Aktualnie truskawkowa od Verde. Jedziemy. Mi się w domu kleiło, przepraszam, że ci w ogóle tutaj to wylałem. Wiesz co, rzeczywiście to wylałem. Przepraszam, że wylałem ci w domu mocz, ale sam proponujesz, żebym wylał w swoim domu mocz. To jak ścieki i tak naprawdę może jakby to zobaczyły, jakbym to rozlał przy basenie, to woda cała... Ale to dam ci spoiler. Nie musisz mieć tego w wiadrze, wystarczy, że ściągniesz spodnie i się jakby wydalisz. Tyle. Będzie żółta i sobie pomyślą, że jest zanieczyszczona i uciekną stamtąd, co nie? Tak, dokładnie, to jest w sumie fajny pomysł, no, także ci polecam... To fajny sobie... pomysł! Zalejmy ich uryną! Ale, no, to nie ja nie wiem w ogóle, kto zorganizował tę imprezę. Dobra, także, no, sąsiad, życzę, jak będziesz dalej, coś tak? wiedział, po prostu daj znać. Dobra, tymczasem miłego jasne. Łapania rybek, przepraszam... On już o tym zapomniał wszystkim. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Okej, dobra, także słuchajcie, lecimy, musimy teraz po cichutku tutaj się zakraść. Zobaczymy, oni się tam... Już dałem reklamę. Widzicie? Co za policjant w ogóle? Policjant po prostu pewnie też się zakochał razem z Antkiem i on normalnie... Nie, policjant stoi w tym samym miejscu, cały czas. On się kąpie to jest pieprzony Terminator. Dziewczynami, widzicie? Ja nie mogę, co za policja? Ja sprawdzę już ten film. Komendantowi to zgłoszę, tak czy inaczej... To zgłoś przy okazji zmienianie pasu na ciągłe i parkowanie na środku jezdni. No to laga mózgu, miałem pok. Dziękuję za lagę mózgu w takim razie. Dziękuję, Kroksi. Musimy po prostu teraz tam wylać ten sok pomarańczowy, który wygląda... To nie jest sok pomarańczowy. To jest albo uryna, albo jest to sok z Blaze'a. Po prostu jak ścieki i mam nadzieję, że wtedy wszystkie dziewczyny uciekną. Okej, potrzebujemy tutaj sobie blok, podsadzimy się, okej, hops, i po prostu myślę, że sytuacja będzie rozwiązana. Sytuacja. Chcesz coś po wężowemu? Spierdalaj. Nie, to jest stare. Sobie z tego, okej, także myślę, że to będzie dobre miejsce, okej, tutaj i pięknie się rozlewa. Na szczałem! To jest jak z tych memów, poczekajcie, aż wam znajdę. Aż wam znajdę to. O, mam! A nie, jednak nie mam. A nie, mam, dobra. To jest jak w tym memie. O nie, dobra, nie mogę, bo to jest P-word. Nie mogę, dobra, nie mogę jednak pokazać, bo tam są niefajne słowa. W każdym razie... Gplayka się pyta Gplaya. Gplay, co zrobiłeś z moim basenem? Nie tykałem twojego basenu! Gplay! Na szczałem! Jezu święty! Naszczał. Co się dzieje?
Ja nie mogę, dobra, cicho, idzie ta... O nie! Ta organizatorka chyba. A halo, co się dzieje, panie policjancie? Skąd to takie rzeczy tutaj dziwne w naszym basenie, naszej imprezie? Chwileczkę. Może to, ojejku, jacie, ale to normalnie... Nie zbywają stąd, dziwnie pachnie, to co, idziemy stąd? Jeżeli nawet idąc historią, jaka jest przedstawiona w tym filmie, czemu to niby ma dziwnie pachnieć? Przecież to jest sok pomarańczowy. Ja lubię pomarańcze. Ja osobiście lubię pomarańcze, mimo że mam alergię na cytrusy, to lubię pomarańcze. I czemu dziwnie pachnie? O czym wy mówicie? O co biega? Tak, idźcie ale sobie. Ale to nie jest... Nie są ścieki w sumie, czekajcie, to może... A co, spróbowałaś? To zbiorę, zobaczymy chwileczkę. Nie. Halo? Nie. Co pan robi? Nie wiem, jestem na swoim własnym płocie? Co ty tu robisz? Ja tylko tutaj pan podgląda! Bo mam, bo ma prawo, ale mnie wkurzają! Baby głupie! O nie, proszę pana, a co, nie mogę sobie patrzeć? Ona ma pieprzony drut kolczasty przy sobie! Ta kobieta jest niebezpieczna, dzwońcie na 991. 997. Czemu nosić drut kolczasty ze sobą? Na imprezie, nie. Co to w ogóle za kolczatki na moim? Ej, to jest mój. Ale czemu puszczę sobie dwie kratki? Przecież po nic tym można przejść. Ja tutaj ej, ty babku jedna, przestań mój płot w ogóle niszczyć. Na policję pójdę, że pan jest podglądany. Pójdź na policję, że wbiłaś mu się na chatę. Znaczy, pan trafi do więzienia na długie lata, pan to rozumie? Na twoją starą. Chyba jesteś nienormalna kobieto. Ej, legitnie jestem za Gplayem w tej sytuacji, jakby pieprzyć głupią babę. Następny donatę wydam na innym twoim streamie, pytanko, skąd masz tą kartę Sapeta w portfelu? Weź napisz na czacie PLS. Wydrukowałem sobie taką. Wydrukowałem sobie taką kartę w drukarce do kart. Dziękuję za pieniążkę oczywiście. Rozjebałam mu prąd, właśnie wiem, no, właśnie widzę. Nie chcesz tą imprezę, rozumiemy się? Zepnij ją. Nie chcę nic mówić. Ten drut kolczasty jest jakiś frajerski, bo patrzcie ten moment. Patrzcie. Czekajcie. O! W tym momencie ona jest na drucie kolczastym. To co za drut kolczasty? Nie w drukarce 3D, w drukarce do kart. Proszę bardzo, nie ma takiej opcji, teraz to już nie przejdziesz i już tutaj jest impreza prywatna. Proszę stąd wynosić, brać swoje jakieś tutaj nie wiadomo co i normalnie dać mi spokój, bo ja... On szczał do tego wiadra przez tydzień, jemu teraz to wyrzucasz na ziemię? Coś dorobek życia mu niszczysz, babo. Ja sobie odpoczywam, do widzenia, a jak to po policję pójdę. Ja ci dam, ja nie mogę. Ale mu powiedział, ale powiedział mu. Jedna wielka kpina w ogóle, jak można tak zająć czyjś dom i po prostu nie mogę mieć spokoju. Co to w ogóle ma być? Policja nie reaguje, nie mam do kogo się zgłosić. Ja już nie wiem, słuchajcie, ja już po prostu... Odpal ich. Nie, no żartuję. Nie wiem, co mam robić. Gplayka jest zła. Nie mam już po prostu... On płacze. On płacze. On legitnie płacze. Jakie są komentarze do tego filmu? Głupie baby zajęły twój dom. A najgorsze jest to, że Janek... Że to Janek wykombinował. O Jezu, chyba spoiler. O. Z żadnego pomysłu, jak mogę te dziewczyny stąd wyrzucić. Nie wiem, co ja mam robić. W ogóle, gdzie są dzieci? Właśnie miałem przecież... Nie się napadnij na bank. Wybrać dzieci ze szkoły. Gplayek w ogóle przecież niedługo kończy tutaj. O, akurat wychodzi. Gplayek, przepraszam, że się spóźniłem. Niezły dzieciak, jak wychodzi na środek skrzyżowania w kształcie litery T. W sumie, przynajmniej, kształta litery... O, to jest kształt litery T. O, to jest takie skrzyżowanie. Ale to nie jest problem. Wiesz co? Problem? U nas w domu jest jakaś impreza, jakieś dziewczyny zorganizowały sobie naszym. Wiesz, masz może ochotę na sok pomarańczowy, bo mam trochę nadmiaru. On to robi. Słuchajcie, czaty! Czaty kochane! Kochane czaciki! Zrobimy to na talerzu, na którym jadłem kolację. Macie ochotę na trochę yerby? Macie, dobra, wylewam, macie trochę yerby, proszę, napijcie się yerby trochę. Proszę, macie yerbę, napijcie się. Ja pierdzielę, chłop serio się pyta, czy ma ochotę na sok pomarańczowy i wylewa mu to na ziemię? Jezu święty, jakie głupie. On znowu, a on zaparkował na środku. Patrzcie, jakie to jest potężne ciśnienie tej wody. Patrzcie,
ta woda, ten cok pomarańczowy jest tak potężny, że on przesuwa to auto. On przesuwa to auto. Dlaczego? No dobra, no, no w sumie trochę dziwne, ale tato, jak to impreza? Ale to w sumie fajnie, nie? Impreza i te no, sprawy. No nie, właśnie nie, bo twoja mama jest zła i muszę coś wymyślić, nie mam pomysłu żadnego już. Jak można się pozbyć tych dziewczyn? One tam, słuchaj, po prostu... Puść im film. Belni i Vito. Tu mają policję i wiesz co, nie ma żadnego pomysłu, nie mam już, co mogę zrobić, żeby po prostu je stąd wykurzyć. Jest tutaj naprawdę sporo, tylko żeby ci nie przychodziło do głowy, nie wiem, jakieś imprezowanie z nimi czy coś, musimy się z ich pozbyć, tylko uważaj, bo są niebezpieczne, wiesz? A, dobra, rozumiem. A tato, a jakby tak po prostu znaleźć im inne miejsce do imprezowania? Na przykład tutaj jest nieopodal, tam jest basen. No. Może pojedziemy, pokażę ci. I tam w tym basenie, może ten basen wynająć w ogóle. Nie, no dobra. Imprezę, to może jeszcze lepszy jakiś. Inne miejsce. Tak, byśmy znaleźli jeszcze. Ja nie dążam za absurdami, jakie są w tym filmie. Okej. Okay. Jakby przeniesienie ich w inne miejsce ma trochę sensu, ale jeżeli to się opiera wszystko na umowie, to mogą mieć całkowicie wywalone w to i po prostu mogą siedzieć tam, bo tam mają umowę podpisaną. Ale okej, no uznajmy, że to jest jakiś sens. Druga rzecz, do jasnej cholery, czemu przejeżdżacie przez tory? Czy dobra, ty, ja wiem, gdzie jest w sumie tutaj... Szlaban, przejście, cokolwiek? No i bym pojechał wynająć... O, widzę... Jeszcze, dobra, ty, ja wiem, gdzie jest w sumie tutaj basen, cały czas prosto. No i bym pojechał... Synek G-Playa na niezłej piździe. Synku G-Playa, nie rób tego! Spadnie na ciebie! Dziękuję, Marx, za 45 groszy. 9 miliardów 999 bilionów 999 miliardów 999 milionów 999 tysięcy 999 koni mech... Nie ma szans. Anuluj. Nie ma szans. Nie ma takiego bicia. Przepraszam, Marx, że przerwałem tego donata, ale nie będzie 909 bilionów koni mechanicznych. Dziękuję za pieniążka, przepraszam. Jechał, wynajął po prostu. To motorujesz za syna G-Playa. I mam nadzieję, że one się tam przeprowadzą. To dzięki, słuchaj, synku, za super pomysł. Idź się uczyć i odrabiaj lekcje w domku, tylko ostrożnie. Dobra, w domu, do którego nie ma wstępu, ale idź odrabiaj tam lekcje. Jest basen, dokładnie tak. Zobaczcie sami. I to nawet lepiej wyposażony. Są tutaj leżaczki, jest tutaj, widzicie, wykładane blokami diamentowymi. Tutaj patrzcie, jest następny basen. Pamiętam tutaj, ten widzicie, basen. Takie są fale nawet. Także atrakcji jest naprawdę sporo. Ja bym wynajął ten cały obiekt i myślę, że ty. To na Discordzie się na mnie zgłoś. Były w stanie po prostu przenieść ze swoją imprezą, a ja bym miał święty spokój. Także ogólnie muszę tutaj znaleźć tylko jakiegoś pana. O, dzień dobry, przepraszam. Dzień dobry. Czemu on wygląda jak kowal? Przepraszam, wygląda jak kowal. Czemu? Co ty robisz na basenie? Tak, ja zarządzam tutaj właśnie w tej chwili. Czyszczę. Jak pan widzi, jeszcze nikt się nie kąpie. Ale już niedługo mają przyjechać coś nowi turyści, tak? A jaki by był koszt na przykład wynajęcia tego całego obiektu do końca dnia, na cały dzień po prostu od teraz tak, biorąc? Z, wie pan co, z 5000. Ojej. 5000? W sumie nawet chyba cena tak jednorazowo za dzień? Bo zakładam, że jest to około południa do końca dnia, czyli zakładam, że przez 10 godzin do 22. Mało nadal trochę. Jak to kupa jest kasy, przecież to jest za dużo, a jakieś rabaty, nie wiem, ja mam problem, wie pan co, bo u mnie w domu dziewczyny sobie... mam chorą córkę. Organizowały imprezy, kąpią się w moim basenie, czego sobie nie życzę, muszę gdzieś się przenieść, może jakiś rabacik, co? No to może być na pana, no tak z 4 i 800. No dobra, wie pan co, bo ja tutaj mam już resztki na karcie, ale pójdę do bankomatu, wypłacę te pieniądze i wynajmę ten cały obiekt, dobra? Okej, okay. Dobra, także słuchajcie, zalogujemy się tutaj do naszego banku. Czy ty masz PIN 5555? WRRRRR może być, dziękuję Mark za 5 groszy. Czy on ma kod 5555 do banku? Ma, tu widzicie, mam 9000. Masz 9000 euro. A nie złotych. Ale okej. Muszę mu 4800 po prostu. Pojebały ci się waluty, gościu. Wypłacić sobie teraz. Także mamy tutaj 4800. Bierzemy naszą kaskę. Zostało nam tylko 4200. Okej, okay, idziemy. Matematyka! I będziemy mieli ten cały obiekt. Przeniesiemy te dziewczyny. Jakaś, nie wiem, umowa, cokolwiek, nie wiem.
cokolwiek. Niech będzie z głowy, wszyscy zadowoleni. Także proszę, tutaj mam pieniążki świetnie. Wypłacone z bankomatu. Zgodnie z umową 4800. Chciałbym tutaj po prostu, żeby też nikt nie przychodził, tylko będzie to zamknięta impreza, tak? Rozumiem, oczywiście zamknięta impreza, tak sobie pan życzy, wszystko będzie zrobione. To ja też tutaj przygotowywać. Tak, dobra, dziękuję. Super, dziękuję. Dzięki, do byku. Do zobaczenia. No i świetnie, sprawa załatwiona, wystarczy tylko namówić te dziewczyny, żeby się tutaj przyniosły. No właśnie, to może najpierw zacznij od namawiania, a nie, że od razu kupujesz obiekt, a... Znaczy obiekt, wynajmujesz obiekt na tyle czasu, a nie masz pewności, że one się tam przeniosą. Pozdrowienia, Kasper. Imprezo, mam nadzieję, że będzie to dosyć proste, bo ten basen jest... RGG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 
tam żadnych atrakcji, fal itp. No ty tu jesteś atrakcją, Gplay. Na przykład na pieprzonych torach, na których nie potrafi się zatrzymać. Słuchajcie, sami jak już zapłaciliśmy za tą imprezę, to sami się dołączymy. Tak, one się nie przeniosą. Dzieciaków, Gplayka i po prostu razem będziemy się bawić tam tym basenem. No tobie to pasuje. Czekajcie, co? Po prostu razem będziemy się bawić. Czemu? Kto kurwa tak zaparkował, za przeproszeniem? Halo? Gplay? Gplayka? Kto zaparkował w pieprzonym słupie? Tam tym basenem prywatnym, także idziemy, musimy tylko znaleźć tą organizatorkę. O, wezmę sobie ten skuterek. Some things never changes. Może mi się przyda później. Okej, idziemy znaleźć teraz tą organizatorkę tej imprezy i po prostu pogadamy z nią. Myślę, że to już jest czysta formalność. Dzień dobry. Dobry, przepraszam. Tak? Co wiem, pan że chce znowu? Co? Nie mamy za fajnych relacji, ale... No nie ma. No naszczałeś na nią. Nie, mam propozycję, bardzo fajną. Dobrze, jaką? No to niech pan mi pokaże tą propozycję. Jaką otóż pozycję? Wynająłem tam cały normalnie wielki basen. Tam nie jest basen? Jeden basen, tam jest... parę basenów i to jest świetna propozycja, nie do odrzucenia, żebyście imprezę przenieśli właśnie w to miejsce. To jest właśnie gatunek tych propozycji nie do odrzucenia, które się właśnie najczęściej odrzuca. Dokładnie tam, chce pani może skuterek? Mam tutaj... Pamiętajcie, że nigdy w życiu nie dostałem jakby oferty nie do odrzucenia i jest to tylko i wyłącznie jakby zwrot używany w filmach, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was. Na głowie o, cały czas noszę. No to dobrze, zapraszam. Okej. Okay. Jej, a sobie okay. Już nie masz. Idziemy prosto, okay. Prosto, no prosto. Ale może ją pociąg walnie, na przykład. To jest dobry pomysł, jakby ją pociąg walnął tak o. To uwaga, ej, spokojnie, bo tutaj pani prawie jaki demon najechała. Prędkości, gdzie ta co slalomem napierdziela. Pani, cały wielki, ogromny obiekt. O, widzi pani? Tutaj, o, pyk. Tak? Wszystko wynająłem, zapłaciłem za to 5000. Mamy tutaj... Kłamiesz! 4800. Tutaj tak, taki basen z fontanną, są skocznie, można skakać na główkę, na co tylko się chce. Nie chcę nic mówić, tak. Ale obawiam się, że na tak płaski basen nie powinno się skakać na główkę, ale mogę się mylić. Mogę się mylić, jakby mrugacz lubi, jak ludzie skaczą tak na główkę. Tak, taki basen z fontanną, są skocznie, można skakać na główkę, na co tylko się... GPLAY to dno. Tak, dziękuję Mark za 45 groszy. Jeżeli uważasz, że Gplay to dno, super, ale niech to nie spamy mi na streamie, proszę. Się chce, cały obiekt jest dostępny. Tutaj jest basen z falą, sztuczne fale i te klimaty. Ale ta fala się nie rusza. Myślę, że się dziewczynom spodoba. Co pani myśli o tym? Proszę pana, ogólnie doceniam pana tutaj za całą... no za całe starania, żeby... Ale nie, ale muszę odmówić. Żebyśmy tutaj przeszły. Ale tego nie przejdziemy. Ja już zapłaciłam i to bardzo dużo pieniędzy za tamten kurort. A ten zapłacił za to, czyli to byś miała za darmo. Kurort taki. Kurort! To jest dom prywatny! Poszty! Szujo! A po drugie, tam jest dużo lepiej. I jeszcze czemu? Bo dzisiaj zapłaciłam podwójną cenę za to, żebyśmy całą noc jeszcze imprezowały, proszę co pana. To? Ale z kim? Komu ty zapłaciłaś, babo? Komu ty zapłaciłaś? Kto sobie robi jaja z Gplaya? Całą noc? Oszalałaś, słuchaj, jak ja mam tam spać, jak wy tam hałasujecie od rana do wieczora, ja nie będę mieć jak spać, domu nie Dawid, pozdrawiamka. Ja tam mieszkam i będziecie zakłócali spokój, nie będziecie mogli tam ale... po prostu spędzać czasu, okej? Okay? Wie pan co, niech pan mi da spokój, ja pan tutaj kradnę i do widzenia, no. Oż ty, czemu ja kradniesz? Dam, babo jedna. Czemu kradniesz? Nie kradnij, Boże, jak ten film jest absurdalny. Widzieliście, jaka bezczelna? No ja tutaj zapłaciłem. Pewnie ta, Charlotte, tak najlepiej, kappa. Tej imprezy i co teraz sam tutaj zostałem i mogę się tu kąpać. Nie wiem, wezmę rodzinę może, czy coś. Taki plan, patrz. Mówisz, że
chcesz się pogodzić i mówisz, żeby wszyscy weszli do basenu. Jak wszyscy wejdą do basenu, to chcesz ich wysuszyć i dajesz im suszarkę do wody. Żartuję, oczywiście nie róbcie tak, bo nastąpi jakby spięcie i porazi was prąd, więc wy tak nie róbcie. A wiecie co, a może ją będziemy śledzić? Może czegoś się dowiemy po prostu, dobra, bierzemy skuterek i będziemy ją po prostu śledzić i może czegoś się dowiemy, może gdzieś nas doprowadzi do osoby po prostu, od której to wynajęła i będziemy no, wiedzieć... No, wypadałoby ustalić to. Za tym stoi, kto wynajął bez mojej wiedzy mój własny basen. Także jedziemy. Ale ten też jest demonem prędkości. Mogła pojechać tędy, okej. Nie chcę nic mówić, ale śledzenie opiera się na tym, że jedziesz za kimś, a ty losowo jeździsz po mieście z nadzieją, że ją znajdziesz. Okej, jedziemy. Ej. Co jest grane? Patrzcie, widzę ją tam, jakby z kimś, nie wiem, rozmawiała. Poczekajcie, po cichutku. Ty, czy ja tam widzę Jiplejeczkę i Janka? I o co tutaj chodzi? Te dzieci umieją mówić! Joli, wy pozdrowionka, te dzieci umieją mówić! Dziękuję pani za pieniążki, może pani jeszcze do rana tam u nas być, tam imprezować, a my idziemy... Właśnie, bo ty tylko Jiplejka odebrałaś gościu. Kupić może jakieś... fajne rzeczy, prawda, Jiplejeczka, tam patrz, no nie kupimy sobie Coca-Cola, kupimy wszystko, ale Janek, Janek, ale co wy sobie kupicie i czemu od tej pani bierzecie pieniądze, co? No bo, o nie, Jiplejeczka, słuchaj, co jest grane? Uciekamy! Oni się kochają, to jest miłość, zakazana miłość między rodzeństwem. Oni brali te pieniądze, żeby uciec z kraju, żeby uciec od tych wszystkich stereotypów. Oni się kochają, to jest miłość, a wszyscy im przeszkadzają. Oni chcą wyjechać stąd. Oni chcą żyć razem, żyć wspólnie. Poza polskim, jakby nie to tolerancyjnym krajem dla czegoś takiego. Oni chcą wziąć ślub w Nowym Jorku. Albo w Ameryce. To był żart. Ale jeszcze nawet zęby nie urosły. Jak to uciekamy? Co ty, Janek, masz stać? Rozkazuję ci, jak twój Janek, demon prędkości! To mówię ci, że masz stać w tym momencie. Mówię ci stop! Demon po prędkości. Przesadziłeś teraz. Wiesz co, prawie się z twoją mamą pokłóciłem i powiedziała, że mam się wyprowadzać z domu. Chcesz, żeby rodzice nie byli już razem? A ty zdejmij słuchawki, jak do mnie mówisz! Ten nie ma uszu, ta ma słuchawki. Nie no, ale no bo potrzebujemy więcej pieniędzy na nasze prywatne sprawy. Dobrze. Mówię, oni chcą wyjechać. Jak zapracuje... Wolny Kurdystan. Wiecie, jak na przykład, nie wiem, o, wykosicie trawę w ogródku, posadzicie, nie wiem, kwiatki, to ja bym wam z chęcią dał pieniążki, ale za darmo, za nic nie będziecie dostawać. Nie dam wam pieniędzy za darmo, musicie za nie zapłacić. Nie będę was rozpieszczał, ogólnie po prostu dostajecie w tym momencie karę na wszystko. Janek, karę na wszystko, nie możecie oddychać. Przesadziłeś, Jiplejka pewnie pod twoim wpływem to zrobiła. Słuchajcie, w ogóle... Czemu się kładziesz? Czemu to robisz? Umiera. Przestań, Janek, przestań tutaj się grymasić, idziemy do hotelu. Czemu wszystko się dzieje na środku? Jest dni. Jarka się przebrała, nie będziemy mieli teraz gdzie spać, bo tam w pokoju nie można spać. I przestań tutaj udawać teraz niewiniątko i robić siebie ofiarę, bo tak naprawdę to przez ciebie wszystko jest, tak? Tak! No właśnie, dlatego synku. W tym momencie idziemy i na pewno, wiesz co, kara będzie dla ciebie dotkliwa. Mam nadzieję, że nigdy więcej tego nie zrobisz. Tymczasem wracamy i idziemy znaleźć jakieś miejsce, gdzie dzisiejszą noc spędzimy. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinku. Trzymajcie się, pa, pa. Będę z wami szczery. Całkowicie. A więc tak, czaciki. To jest dziecko poniżej 18 roku życia, czyli niczego nie może podpisywać. Jeżeli jednak taki podpis się pojawi, jest on nieważny i można go unieważnić na komisariacie, więc policjant leciał sobie w chuja. Dobra, drugi film mam przygotowany. Cyk. Jest drugi film. Ale najpierw skończmy pierwszy. Był on żałosny, był on pełny smutku, bólu głowy, idiotyzmów. Jestem dumny, zostawiłem pod nim łapkę w dół. Film był bez sensu, jak każdy. Dziękuję za oglądanie, czaty YouTube'owy, wbijcie na Twitcha, jak ktoś dotarł do tego momentu, niech napisze PIT
To jest mój pit, niech napisze pit w komentarzu, a wy możecie na czacie, jeżeli YouTube'owi, link do Twitcha macie w opisie, wbijcie sobie, bo tam są streamy z tego. Kończymy ten odcinek. Yo.